Czuję, że Bóg chce zrobić coś niesamowitego dzisiaj. Więc przygotujcie swojego ducha, zrelaksujcie się i pozwólcie, by Duch Święty was pochłonął. 3 lata temu podróżowałem po Brazylii z Randy Clarkiem i usługiwaliśmy tam. Modliłem się wcześniej, by Bóg otworzył moje duchowe oczy, by mógł zobaczyć świat ponadnaturalny, by mógł zobaczyć go z Bożej perspektywy i zobaczyć, jak usługują anioły. Byliśmy tam i pewnego wieczoru Boża obecność była niewiarygodnie potężna. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w tak intensywnym uwielbieniu w moim życiu. I Bóg otworzył mi oczy. I zobaczyłem anioły obok podium. Widziałem je, jak uwielbiały, widziałem je na podium. Zresztą tak jak dzisiaj, przy dzisiejszym uwielbieniu, gdy stały tu na przodzie. Były tu dziś 3 ogromne uwielbiające anioły, były piękne. To, co Bóg zrobił ze mną, widząc moje rozpaczliwe pragnienie, Bóg podniósł mnie. To długi proces, nie ma tu czasu, by o tym opowiadać. Ale stanąłem w obecności Pana. Jezus przyszedł, złapał mnie za rękę i trzymał mnie naprawdę mocno. Moja ręka zaczęła płonąć. Następnego dnia miałem kolejne spotkanie z Panem. Miałem 2 doświadczenia opuszczenia swojego ciała w te 2 dni. To było bardzo głębokie przeżycie. W ciągu tych dni było wiele podobnych zjawisk, które doświadczyłem. Wielu z was dzisiaj ma również otwarte oczy, by również móc zobaczyć, jak usługują anioły. Będziemy dziś mówić o związku między aniołami i uzdrowieniem. Otwórzcie sobie Biblię na Ewangelii Jana, rozdział 5. I zaczniemy od wersetu 1. Potem nastąpiło święto żydowskie. Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajdowała się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zapatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wody, a kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Widzimy w tych wersetach, jak pracują anioły, przynosząc uzdrowienie dla chorych wchodzących do wody. Anioły odgrywają znaczącą rolę w wypełnieniu woli Bożej, przynosząc uzdrowienie dla wielu ludzi. Moja żona i ja oboje widzimy służbę aniołów, przynoszących uzdrowienie ludziom. Po raz pierwszy, gdy widziałem na żywo anioły, jak usługują, to było 3 lata temu w Rio, podczas tej podróży, gdy Bóg otworzył mi oczy. Wszedłem do biura jednego pastora, by pomodlić się o człowieka, który umierał na raka mózgu. On miał jakieś 75 lat, lekarze zoperowali go, ale powiedzieli, że nic nie mogą dla niego więcej zrobić i zostało mu kilka tygodni życia. I ten pastor dał olej do namaszczenia i powiedział, że on i jego żona nie znają Jezusa. Pomyślałem, że to wspaniała okazja. Wziąłem ten olej, nalałem go na moją rękę i położyłem ją w ten sposób na jego głowie. On miał łysą głowę i ten olej zaczął ściekać dookoła, na jego twarz, na uszy, oczy, nos, kapał na jego ramiona. Trochę tam nabrudziłem. On prawdopodobnie myślał, co oni na Boga tu wyprawiają. Ale wiecie, ja widziałem, że on był naprawdę zdesperowany w poszukiwaniu uzdrowienia. Gdy prowadziłem tę modlitwę, po mojej prawej pojawił się wielki anioł. Rozłożył swoje skrzydła i objął nimi tego mężczyznę w ten sposób.
Popatrzyłem na to, on był w tym delikatny. I gdy znowu spojrzałem, obok niego stał mniejszy anioł. Ten z kolei wdmuchiwał ogień w głowę tego mężczyzny i widziałem, jak wielka, płonąca pochodnia wchodziła do głowy tego człowieka. I pomyślałem, o co tu chodzi? Zapytałem go, czujesz cokolwiek? Czy coś się dzieje w twojej głowie? On, o tak, moja głowa jest taka gorąca. Czuję, jakby mi się cała głowa paliła. I powiedział, on powiedział, jestem zdrowy. Ja mu na to, chwała Panu. Idź do lekarza i zbadaj się, żebyś miał potwierdzenie tego uzdrowienia. Nie potrzebuję, jestem zdrowy. Wiem, że jestem zdrowy. Ja również wierzę, że jesteś uzdrowiony, ale chcę, by lekarz zweryfikował to uzdrowienie i żeby ci dał medyczne potwierdzenie. W końcu się zgodził, że to zrobi. I wtedy ktoś z zespołu przypomniał mi, że oni nie znają Jezusa. Więc opowiedziałem im krótko, czym jest zbawienie, myśląc, że to będzie najprostsza rzecz na świecie, poprowadzić ich do Chrystusa po tym, co Pan zrobił dla nich. I po tym wstępie zapytałem ich, czy chcą przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. A oni popatrzyli na mnie swoimi dużymi oczami i powiedzieli, nie. A ja na to, nie? Jak to nie? Po tym wszystkim, co Bóg dla was zrobił? A oni, że nie chcą chodzić do tego kościoła. Jak to? Co? O czym ty mówisz? Oni myśleli, że jak przyjmą zbawienie, to muszą chodzić do tego kościoła. Tam chodzili jacyś ich krewni, oni nie chcieli tam chodzić. Mówię im, nie, wy nie rozumiecie. Tu nie chodzi o religię, ale osobistą relację z Jezusem Chrystusem. I wyjaśniłem im to. On wtedy, okej, zrobimy to. I chwilę później łzy ciekły po policzkach tej pary staruszków, trzymając się za ręce, oboje przyjęli Jezusa. To była jedna z piękniejszych rzeczy, które widziałem. To był pierwszy raz, gdy widziałem, jak przyszedł anioł i w taki sposób przyniósł uzdrowienie. Jakiś czas później usługowaliśmy w Peru i moc Boża została tam uwolniona w niezwykły sposób. Aniołowie uwalniali tam uzdrowienie dla wielu ludzi. Na kolejnych spotkaniach ludzie przychodzili do przodu i opowiadali świadectwa, a ja zadawałem im pytania, aby mówili dokładnie, co się stało, co odczuwali. I jedna kobieta przyszła na podium, ona pochodziła z głębi kraju, z dżungli i ona opowiadała, że miała guza w brzuchu. I opowiadała, jak czuła, jak ktoś włożył rękę do jej żołądka i masował to miejsce. Złapał ten guz i wyrwał z jej ciała. I guz całkowicie zniknął i już więcej go tam nie było. To była ręka anioła, która wyciągnęła to z niej. Inny mężczyzna przyszedł i opowiadał, że miał poważne kłopoty z kręgosłupem. I czuł to samo, jak jakaś ręka zaczęła masować jego plecy i ustawiać wszystkie kręgi po kolei i uzdrawiać je. Inna osoba opowiadała, jak poczuła rękę, która złapała ją za serce i zaczęła dotykać tego serca. I czuła, jakby płonęło i powiedziała, moje serce zostało uzdrowione. Widzieliśmy tak wiele rozmaitych manifestacji aniołów przynoszących w różnoraki sposób uzdrowienia. Przeczytajmy Psalm 103. Turn there with me. Psalm 103. Want to read. Przeczytajmy od wersetu 19. Psalm 103, verse 19. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Aniołowie są potężni siłą i wykonują słowo Jego.
Psalm 107, 20 mówi, że Bóg posłał swe słowo, aby ich uleczyć. Anioły biorą w tym udział, wykonując Jego słowo i przynosząc uzdrowienie. Wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Wiemy, że Bóg posłał swoje słowo, by nas uleczyć, więc wolą Bożą jest uzdrowienie. To się zawiera w zbawieniu. Greckie słowo sozo. To znaczy zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie, uczynienie bezpiecznym. To cały pakiet. I aniołowie biorą w tym udział. Są potężni siłą, wykonują Jego słowo, służą Mu i wykonują wolę Słowa Bożego, jaką również jest nas uleczyć. Jakiś czas temu byliśmy w Chicago. Usługiwaliśmy tam kilka miesięcy temu. I Bóg uwolnił tam w niesamowity sposób aniołów, by tam usługiwały. Spotkanie zaczęło się o 10 i trwało do 3:30. I o 3:30 nadal trwało, ale musieliśmy zrobić krótką przerwę na lunch, bo Heidi Baker miała zacząć o 4:00. I odliczając te pół godziny, to spotkanie trwało od 10 rano do północy. To był niezwykły dzień. Gdy zaczęliśmy usługiwać, aniołowie Pana przynosili uzdrowienie po całej tej sali. I ludzie zaczęli być mocno dotykani. Pewna kobieta została dotknięta, zaczęła podskakiwać. Była tak podekscytowana. Bóg uzdrowił jej stopę. Mogła chodzić, skakać, biegać. Wspaniale było oglądać te rzeczy. I za każdą osobą, jaka przyszła, Bóg postawił aniołów za nimi na scenie. Oni mieli składać świadectwa, co Bóg uczynił. Ale oni ledwo mogli mówić. Jeden koleś mówił, co Bóg dla niego zrobił. Mówił, że miał poczucie opuszczenia ciała i Bóg wziął go do nieba. Mówił na temat uzdrowienia, jak anioł dotykał go, przynosząc uzdrowienie. Był też jeden, który zaczął mówić i nagle w połowie zdania wpadł jakby trans. Go zamurowało. Zamurowało go i Bóg go wziął w trakcie składania świadectwa. Nawet nie umiał ustać, przewrócił się. Jeden człowiek przyszedł i składał świadectwo, stojąc na skraju sceny i była tam taka obecność, że mało kto umiał ustać na nogach. I gdy to zobaczyłem, mówię, o, powiedziałem tym ludziom, którzy tam stali, by go asukrowali na wszelki wypadek, bo nie byłem pewny co do tego gościa. I on zaczął się dzielić, co Bóg zrobił. Został potężnie dotknięty tego dnia i zaczął się trząść. I stał jakby na baczność i poleciał jak kłodę z tej sceny. O, tak. Odleciał całkowicie. Tamci go złapali, dzięki Bogu. Była tam kobieta, która stała przy bocznych drzwiach. To była duża sala, a ona stała przy drzwiach do kuchni. Ona pracowała na zmywaku. Ona tam stała i przyglądała się. Ktoś ją zawołał, ona przyszła i mówi, słyszałem, że tu wydarzają się jakieś uzdrowienia. Ja potrzebuję uzdrowienia. Miała problemy z kolanami. Była bardzo dużą kobietą i mówiła, że potrzebuje uzdrowienia, bo już nie może ustać na tej nodze i chyba straci tą pracę. I przyprowadzili ją na scenę, stanęła przed wszystkimi i mówię, okej, kościele, modlimy się. Moc Boża przyszła nad tą kobietę, zrobiła takie oczy, zaczęła machać nogami, zaczęła chodzić dookoła, mówi, wow, jestem uzdrowiona, jestem zdrowa, zaczęła machać nogami, mówi, jest o wiele lepiej, jestem uzdrowiona. Skoczyła ze sceny i była taka podekscytowana. Bóg uwolnił nad nią swoją obecność. Ona poszła z powrotem do kuchni, patrzymy, za kilka minut pięć kobiet więcej stoi przy tych drzwiach. Ona przyszła do nich, opowiedziała, co jej się przytrafiło, one wszystkie stanęły w szeregu. Zespół usługujący podszedł do nich, zaczęli się modlić, a one bum, 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 jedna po drugiej. Moc dotknęła je, zostały uzdrowione. To było niesamowite oglądać to wszystko, co się tam działo.
Około 1971 roku, wierzę, że wtedy to było, Katrin i ja mieszkaliśmy w Santa Barbara w Kalifornii. I chodziliśmy tam raz w miesiącu na spotkanie organizowane przez Katrin Kuhlman. Jak wielu z was było na spotkaniu Katrin Kuhlman? Podnieście ręce. Okej, kilku z was. A kto w ogóle wie, o kim mówię? Katrin Kuhlman. Okej. Kilka dinozaurów. Chodziliśmy na te meetingi regularnie. I pewnego razu szedłem na zakupy do Śródmieścia. Przy okazji ewangelizowałem napotkanych ludzi. Przechodziłem obok takiego budynku, w którym były jakieś kursy dla ludzi zainteresowanych New Age. I tego dnia szedłem tam i spotkałem tam jakiegoś ichniejszego guru. On był medium czy czymś w tym rodzaju. I zamieniłem z nim kilka słów, zacząłem z nim rozmawiać. On mi przerwał i mówi, jesteś chrześcijaninem, prawda? Powiedziałem, tak. A on na to, byłeś może na spotkaniu Katrin Kuhlman? Powiedziałem, tak. Wiecie, ja chciałem go zewangelizować, ale on mnie przejrzał. On powiedział, ja również byłem na spotkaniu Katrin Kuhlman. Czy to nie było niesamowite? Ja myślałem, że on mówił o uzdrowieniach. Tak, niesamowite, że tyle ludzi zostało uzdrowionych, a on nie o tym mówię. Widziałeś tych wszystkich aniołów, które stały wzdłuż wszystkich ścian w tym auditorium? I co chwilę jakiś spadał na jakąś osobę, a Katrin Kuhlman dokładnie wtedy wskazywała na tą osobę palcem i mówiła, będziesz zdrowy i Bóg uzdrawia cię właśnie teraz. I ta osoba była uzdrowiona. Pomyślałem, chwilunia, co jest nie tak w tej historyjce? Ten koleś służył diabłu. On był medium, okej? Okay? Ja jestem dzieckiem Bożym, a ten koleś idzie na spotkanie Katrin Kuhlman i widzi anioły, które spadają na ludzi i ich uzdrawiają? Odchodziłem od niego, drapiąc się w głowę. Myślałem, Boże, o co tu chodzi? Najwyraźniej coś przeoczyłem na tych spotkaniach. I to był początek poszukiwania więcej i głębiej rzeczy od Boga. By być zdolny, by widzieć rzeczy w duchowym świecie. Wiecie, widzenie w duchu jest czymś w rodzaju rozeznawania duchów. 1 Koryntian, rozdział 12. 9 darów Ducha Świętego. Dar rozróżniania lub rozeznawania duchów. Anioły są duchami, tak jak i demony. Ten człowiek był medium, poruszał się w świecie duchowym i widział demony, ale również widział anioły. My, wierzący, gdy mamy otwarte oczy, widzimy anioły, ale również widzimy demony. To działa w obie strony. Usługiwaliśmy w Ghanie w Afryce. Było tam spotkanie pod gołym niebem. Autobus był zaparkowany zaraz obok sceny. Prowadziłem tam spotkanie. Nagle rozproszyłem się, bo obróciłem się w stronę tego autobusu i zobaczyłem, że na dachu autobusu było pełno aniołów. One dosłownie pokryły ten autobus. Stały i siedziały dookoła niego. Ich stopy zwisały. I powiedziałem, zespół usługujący, podejdźcie do autobusu. Podeszli tam i stali i powiedziałem do tłumu, ktokolwiek, kto jest ślepy albo głuchy, albo ma jakąkolwiek nieuleczalną chorobę, podejdźcie tam wszyscy. Zespół będzie się o was modlić. Ledwo to mówiłem, byłem tak tym rozkojarzony. I gdy ten zespół zaczął się modlić o tych ludzi, anioły obserwowały to wszystko, o tak, i zeskakiwały, kładąc się na tych ludzi i uzdrawiając ich. Pierwsza osoba, jaka przyszła, miała na imię Quissy.
Głuchy Quisi. Każdy we wsi znał głuchego Quisi. Nigdy nie słyszał i nigdy nie mówił. 14-latek. Jeden z aniołów spadł na niego, otworzył jego uszy i Quisi słyszał doskonale. Wszyscy znajomi Quisiego zaczęli skakać i się cieszyć. Więc powiedziałem im, słuchajcie, idźcie, jeśli znajdziecie kogoś, kto jest ślepy lub głuchy, przyprowadźcie ich tutaj. Bóg chce ich dziś uzdrowić. Całe mnóstwo ludzi tam składało świadectwo, że odzyskało słuch i wzrok, bo te dzieciaki przyprowadzili kolegów, znajomych i różnych ludzi. To było zdumiewające. 35 ślepym ludziom otworzyły się oczy tego dnia. 35. Było 22 głuchych i Bóg otworzył ich uszy i mogli słyszeć. Podczas tego spotkania obecność Boża była tak potężna, było tak wiele anielskich manifestacji nad tym terenem. My modliliśmy się tylko, by Bóg uwolnił uzdrowienie. A anioły to roznosiły wszędzie dookoła. I po kilku minutach powiedzieliśmy, sprawdź, co Bóg uczynił, co uzdrowił. I mówię im, kto dziś został uzdrowiony? Niech pomacha rękami w ten sposób. I patrzę, a tu las rąk. I mówię, nie, poczekajcie. Chyba nie rozumiecie, o co mi chodzi. Jeśli przyszedłeś tu dziś i miałeś jakąkolwiek dolegliwość w swoim ciele, w czasie, gdy tu byłeś, ta dolegliwość została uzdrowiona, symptomy ustąpiły, ból minął, czymkolwiek to było. Zostałeś kompletnie uzdrowiony. Chcę, byś do mnie pomachał w ten sposób. I znowu wszyscy podnieśli ręce i machają. Mówię, poczekajcie, pozwólcie, że wyrażę się inaczej. Jeżeli przyszedłeś tu dziś wieczór z fizycznym problemem, wymagającym uzdrowienia, chorobą w twoim ciele, i przez okres, gdy tu przybywałeś, nic się nie stało, symptomy pozostały, nadal jesteś chory, pomachaj do mnie rękami. Było zaledwie kilka poszczególnych osób, które pomachały. Zaniżając, jakieś 90% ludzi zostało uzdrowionych przez Bożą moc podczas tego spotkania. Cudownie było to oglądać. To, o czym tu mówimy, to jest normalne chrześcijańskie życie. To, co do tej pory uważaliście za normalne chrześcijańskie życie, nim nie jest. Ja mówię o normalnym chrześcijańskim życiu. Wiecie, że to pomieszczenie teraz jest wypełnione aniołami? Przy każdym z was jest tutaj anioł teraz. Możesz tego nie czuć, możesz nie widzieć go, ale one tutaj są. Wiecie, że to pomieszczenie jest wypełnione filmami, które lecą teraz? Sportowe wydarzenia dzieją się właśnie teraz, tu, w tym pomieszczeniu. Muzyka gra właśnie teraz, jakiś talk show ma miejsce właśnie teraz, w tym pomieszczeniu. Gary, o czym ty mówisz? Jeśli przeniesiemy tu odbiornik telewizyjny i włączymy go tu i on zacznie odbierać te wszystkie fale radiowe i telewizyjne, które odbijają się tutaj po tym całym pomieszczeniu, samych sygnałów nie widzimy, ale gdy włączymy telewizję, która ma odpowiednią antenę, wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć swoimi naturalnymi oczami to, czego nie widzimy patrząc na pomieszczenie. Bóg wyposażył nas w te duchowe anteny, odbiorniki, którymi możemy odbierać duchową przestrzeń. Tak jak możemy odbierać odpowiednimi urządzeniami te wszystkie fale radiowe, telewizyjne czy komunikacyjne. Może nie widzimy tych aniołów, które wypełniają tą przestrzeń teraz tutaj, ale mamy wyposażenie, mamy antenę, mamy odbiornik wbudowany w każdego z nas. Duch Święty, rezydent w każdym z was, uzdalnia nas do tego, byśmy nastawili odpowiednio częstotliwość
na duchową przestrzeń, byśmy mogli zobaczyć, co Bóg ma dla nas na duchowej arenie. Wielu z was może tego od dziś doświadczać. Służba aniołów jest czymś powszednim w Nowym Testamencie. Czytajcie Biblię, pełno tam tego. I to wspaniałe historie. Ale nie idę tam, nie mamy tyle czasu. Pamiętacie, gdy Piotr był w więzieniu, anioł przyszedł, uwolnił go z więzów, otworzył drzwi, wyprowadził go stamtąd i poszedł do miejsca, gdzie reszta miała spotkanie i modliła się, by został wypuszczony z więzienia. Zapukał do drzwi, z drugiej strony stała kobieta, usłyszała go, pobiegła do nich, by o tym powiedzieć: nie przeszkadzaj nam, modlimy się, by Piotr wypuścili z pudła. Nie, 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 on tu jest, słyszałem go. Nie, 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 to tylko jego anioł. To tylko jego anioł? Jesteś w domu, masz spotkanie modlitewne i anioł przychodzi i puka do drzwi. Jak wielu z was pobiegnie do drzwi? Nie, nie, nie fatyguj nas, jesteśmy zajęci modlitwą. To tylko jego anioł. Jego własny anioł. To był jego anioł. Ty też masz takiego. Każdy z was również go ma. Bóg otworzył oczy Kathy, by mogły oglądać służbę aniołów podczas tej samej podróży. Ona zaraz przyjdzie i tu sama o tym powie. Chcę teraz, byście otworzyli Hebrajczyków, rozdział pierwszy, by przyjrzeć się troszkę bliżej służbie aniołów. Pierwszy rozdział Hebrajczyków wiele mówi o aniołach. Chcę przeczytać werset 14. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami? Mowa tu o aniołach. To służebne duchy. Służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? One są sługami, by pomagać nam w razie potrzeby. One są dostępne po to, by nam usługiwać, by nas chronić, by służyć. To jest istotne, by zrozumieć ich funkcję w naszym życiu i nauczyć się, jak możemy współpracować w tym, co anioły robią. Gdy Bóg otworzy ci oczy i zobaczysz służbę aniołów, odczuwasz ich obecność, odczuwasz ich świadomość. Możesz ich nie widzieć, ale odczuwasz. Wiesz, że one tu są. I gdy będziesz się uczył współpracować w tym, co one robią, to to będzie uwalniać niebo na ziemi, by wykonać to, co Bóg zamierza zrobić. To jest bardzo istotne. Nie chodzi o to, by mieć otwarte oczy. Wow, super, jestem bardzo duchowy, widzę anioły. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi o służenie samemu sobie. To współpracowanie w tym, co Bóg chce robić. Współuczestnictwo. Jezus powiedział, że czyni tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Więc gdy widzimy, co Ojciec czyni tu na ziemi, gdy również to czynimy, to współuczestniczymy w tym. Uwalniamy to namaszczenie i widzimy, jak przenika. Poproszę teraz Kathy, by tu przyszła i podzieliła się z wami. Na tej samej podróży, 3 lata temu, Bóg otworzył jej oczy w ten sam sposób, by mogła widzieć świat duchowy. Kathy i ja jesteśmy małżeństwem od prawie 36 lat. Pobraliśmy się, gdy mieliśmy 7. Ludzie myślą, że ona jest moją córką, ale to moja żona. Ma 5 lat. Ona wam opowie, jak to wyglądało z jej perspektywy. Gdy jemu zostały otwarte oczy, ja nie miałem nic przeciwko. Wiecie, nie było to dla mnie jedną z tych rzeczy, które zabiegasz, by dostać to albo umrzeć. Pan udzielił mi to poprzez tych samych ludzi, którzy modlili się o Garego. Ja nawet nie byłam świadoma, że to otrzymałam. Miałam wtedy takie potężne spotkanie z Bogiem. Następnej nocy byliśmy w jakimś kościele baptystycznym.
niezbyt dużym, ale było tam bardzo dużo ludzi. Naprawdę tłum, napakowano ludzi pod sceną, w każdym jednym miejscu budynek był pełen ludzi. They wouldn't allow it here in Canada or the United States, but there in the third world, they don't have fire marshals, I guess. Anyway, staliśmy tam na scenie, Randy przemawiał i spojrzałem na balkon, na jedną kobietę i nagle moje oczy się otworzyły. Zobaczyłem anioła stojącego za nią. I Randy mówił, że jeśli ktoś czuje Boży dotyk, to niech wstanie. Ja spojrzałem na tą kobietę i na tego anioła za nią i pomyślałem, że ona musi wstać. Podeszłam do grupki ludzi na scenie i powiedziałam, ta kobieta zostanie dzisiaj uzdrowiona, bo stoi przy niej anioł, widzę anioła za nią. To było dla mnie nowe doświadczenie, to znaczy nie widziałem tam fizycznej ludzkiej postaci. To było coś w rodzaju przezroczystej innej rzeczywistości. Ma to sens dla was? To tak jakbym mogła patrzeć przez to, ale to tam było. I powiedziałem, ona będzie uzdrowiona dzisiaj. I tam była inna kobieta z tego kościoła, ona stała obok i ona odrobinkę rozumiała angielski. Widziała, że ja na nią wskazuję i w końcu powiedziała tej kobiecie, by zeszła na dół. To nie był duży kościół, ale ona była na balkonie. Ona przyszła do tej grupki ludzi ze Stanów i porozumiała się po portugalsku. I Bóg ją uzdrowił, ale nie tylko ją. Bóg uzdrowił każdą osobę, przy której widziałam anioła. Okazało się, że tą osobę coś boli lub jest chora i każda została uzdrowiona. Musicie zrozumieć, że ja nie miałem tego dnia żadnego dużego namaszczenia do uzdrowienia. Ale to, co Pan zrobił, to dał mi pewność, że gdy widziałem anioła koło osoby, to wiedziałem, że będzie uzdrowiona. Gdy widzisz, staje się to proste. I z czasem zacząłem to widzieć również na innych spotkaniach. Patrząc na poszczególnych ludzi, widziałem aniołów stojących przy nich. Potem wróciliśmy do Rio, mieliśmy tam spotkanie i przyszła tam młoda dziewczyna, 20 parę lat, i ona miała uszkodzony bark. Jej ręka nie pracowała prawidłowo, była bezwładna, była krótsza i nie używała jej. I ona podeszła naprzód do modlitwy i modliłam się o nią, ale nic się nie stało, dopóki nie przemówiłam do ducha traumy w tym ciele. Gdy wygoniłam tego ducha, ona zaczęła czuć gorąco. Gorąco jest bardzo znaczące, bo z reguły, gdy anioły sługują uzdrowieniem, jest przy tym odczuwalne gorąco. I wtedy Bóg otworzył mi oczy i zobaczyłem, że stoi za nią anioł. I nagle jej ręka zaczęła się podnosić i poruszać w różnych kierunkach. Ona stała jak wryta, nieruchomo, jakby w transie. Jej oczy były zamknięte, a jej ręka robiła różnego rodzaju ruchy. A ona mówiła, ja nie mogłam tak nigdy zrobić. Ja nie umiem tak zrobić. Ja nie umiem tak zrobić. Coś porusza moją ręką. I zobaczyłam dłoń anioła na jej nadgarstku i łokciu. I pytam ją, czy czujesz cokolwiek na swojej ręce? Tak, tak, czuję dłonie na moim nadgarstku i na moim łokciu. I to wszystko trwało 45 minut. A ja patrzyłam, jak anioł ustawia i porusza całym tym ramieniem. I przyszedł tam taki mały pastor.
jak jakaś pszczoła. Chciał odwrócić moją uwagę. A ja mówiłam, nie. Bo chciałam się całkowicie skupić na tym, co tam się działo, aby nie przegapić ani sekundy. On nalegał, ale ja go odsunąłem 3 razy. Nie chcieliśmy zatrzymać tego procesu, który był w toku. Zmierzyłam jej ramiona i oba ramiona były tej samej długości. Ona mogła nią poruszać. Następnego dnia ten mały pastor przybiegł z tłumaczem i mówi, muszę z tobą porozmawiać na temat aniołów i uzdrowienia. Powiedział, wczoraj widziałem anioła, który ruszał ręką tej dziewczyny. I tak był tym podekscytowany, że chciał o tym porozmawiać. Jeszcze jedno krótkie świadectwo. To było naprawdę niesamowite. Na jednej konferencji stałam z przodu i nagle zobaczyłam anioła za jednym mężczyzną stojącym z tyłu. I wtedy uczyłam się tego, że gdy zobaczę anioła, będę szła tam i będę robić to, co on robi. Będę współpracowała z tym, co widzę. Poszłam tam, więc położyłam ręce na jego głowie i zobaczyłam, że anioł dmuchnął na jego głowę 3 razy. Więc również dmuchnąłem 3 razy. Dla tej osoby to było dziwne, ale zadziałało. Po tych 3 dmuchnięciach on wpadł w konwulsję, trząsł się. Leżał wzdłuż na tych krzesłach i trząsł się jak szalony. I to trwało i trwało, ponieważ anioł stał za nim i ten człowiek cały czas otrzymywał to uzdrowienie. To uzdrowienie było w toku. Więc cały czas trzymałam swoje ręce na jego głowie. I nie słyszałam nic od jego żony, w ogóle nie wiedziałam, z czym on miał problem. I w końcu zwróciłam się do niego i zapytałam, co było nie tak, że potrzebowałeś uzdrowienia. A on powiedział, jakieś 3 lata temu przeżyłem duży szok i straciłem poczucie tożsamości. Zagubiłem swoją osobowość, miałem mętlik w głowie i zaniki pamięci. I wszystko, co mogę ci dzisiaj powiedzieć, to w momencie, gdy położyłaś ręce na mojej głowie, mój mózg jakby z powrotem się włączył i poczułem, że wróciła moja osobowość. To jest czas, gdy to, co niebiańskie, wkracza w ten fizyczny świat. I gdy my zaczniemy współpracować i będziemy widzieć, co się dzieje, nasze motywy będą czyste i zaczniemy robić to, co widzimy, będziemy doświadczać, jak niebo wtargnie na ziemię. I będziemy to oglądać na całym świecie. To najbardziej ekscytujący czas na ziemi, bo zmienia się światopogląd, według którego żyliśmy do tej pory. To jest coś, co zmieni całkowicie postrzeganie, nasze przekonanie w najbliższej przyszłości. Myślę, że właśnie otwieramy drzwi do tego i uważam, że to jest wstęp do ogromnej przemiany służby i struktury w Kościele i w ewangelizacji. Ponieważ Bóg wzbudza armię, która będzie wyglądała jak Jezus. Powiem jeszcze jedną rzecz i kończę. Gdy otwarły mi się oczy, zacząłem studiować wszystkie Ewangelie. I nagle zobaczyłem służbę Jezusa w zupełnie innym świetle. Czy możecie sobie wyobrazić, jak wstajecie rano i wychodzicie z domu i wszędzie, gdzie się pojawiacie, coś wielkiego stanie się w życiu każdej osoby, którą napotkacie? I to będzie coś codziennego? Czy potraficie sobie wyobrazić grupy ludzi w różnych miastach, które tak działają? Że wszędzie, gdzie się udadzą i wejdą, takie rzeczy będą miały miejsce i potężna moc będzie dotykać życia ludzi? Wiecie, gdy Jezus to robił, mówił ludziom, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. I tu się różnimy, bo gdy my mamy uzdrowienie, to chcemy to rozgłośnić, stojąc na dachu. Musimy się reklamować, ogłaszać, gdzie jedziemy. Robimy te wszystkie rzeczy, by ludzie przyszli na spotkania, bo nie jest to taki poziom, który by powodował, że ludzie są zainteresowani tym, co robimy.
To wymaga czasu, by każdy z nas wzrósł i powiedział: odkładam moje stare przekonania, moje stare poglądy, moje stare religijne przyzwyczajenie i chcę się dowiedzieć, co naprawdę powinienem robić, by móc zobaczyć niebiańskie rzeczy. Nieważne, jak długo to potrwa, będę do tego dążyć. I gdy zacznie się to dziać, Kościół będzie uciekać przed światem, bo będą ganiać za nami, tak jak ganiali za Panem. I chcę widzieć to namaszczenie na całym świecie. To jest pragnienie mojego serca. By nie widzieć tylko jedną Heidi Baker. Chcę widzieć wszystkich nas poruszających się w tej przestrzeni. To wszystko jest możliwe. To jest możliwe dla Ciebie, możliwe dla mnie. My zaczynamy chodzić w tej przestrzeni, zaczynamy widzieć, co się wydarza. Chcę Was zachęcić do tego, by nic Cię nie powstrzymywało, byś z całych sił szukał twarzy Pana i chciał Go zobaczyć. Amen. Dzięki, Kathy. Otwórzcie 2 Koryntian, rozdział 4. Drugi Koryntian 4:18. Paweł mówi: nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Co on tu mówi? On mówi: nie patrzcie na to, co możecie zobaczyć. Patrzcie na te rzeczy, których nie możecie zobaczyć, bo te rzeczy, które możecie zobaczyć, są doczesne, a te, których nie możesz zobaczyć, są wieczne. On mówi o patrzeniu na ponadnaturalną przestrzeń. Wiecie, duchowa przestrzeń jest bardziej realna, bardziej rozległa niż nasz fizyczny świat, w którym żyjemy. Ale my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej fizycznej przestrzeni, w której żyjemy, że zapominamy o przestrzeni duchowej. I Paweł pisze: nie patrzcie na to, co widzicie swoimi naturalnymi oczami, ale patrzcie oczami duchowymi, na to, czego nie możecie zobaczyć, bo to, co oglądacie fizycznymi oczami, przeminie pewnego dnia. Ale przestrzeń duchowa będzie trwała zawsze. I zachęca, by to praktykować już teraz. Nie dopiero kiedyś tam, gdy pójdziesz do nieba i zaczniesz tego doświadczać, ale byś doświadczał tego już tu, teraz. I gdy zaczniesz dostrzegać duchowy świat, gdy spojrzysz ponad to, co naturalne, gdy spojrzysz na to duchowym okiem, Bóg będzie ci dawał objawienie tego. Będziesz doświadczał więcej wizji, więcej snów. Będziesz doświadczał niebiańskich spotkań, przeżyć poza ciałem. Będziesz zabierany do nieba, do innych krajów, do innych miejsc. Otwórz oczy, by zobaczyć służbę aniołów, po to, by współpracować z nimi w tym, co robią. To jest to, co Bóg chce robić. Mieliśmy jedno spotkanie, gdzie w środku było około 100 ludzi, ale na zewnątrz był telebim i kolejne setki ludzi. I na środku sufitu znajdował się projektor. Zaczęliśmy usługiwać. I popatrzyłem na ten projektor, Bóg otworzył mi oczy i zobaczyłem anioły krążące wokół tego projektora. O tak. Spoglądałem w dół. To nie były duże anioły. Wiecie, byłoby naprawdę super, gdyby się to działo zawsze. Ale się nie dzieje. Nie widzę aniołów zawsze, 24 godziny w 7 dni w tygodniu. Czasami w najmniej spodziewanej chwili Pan otwiera mi oczy. Zdarza się, że odczuwam bardzo dużą aktywność aniołów. Wiele się dzieje, ale nic nie widzę. Innym razem w końcu widzę, ale w ogóle tego nie oczekiwałem. Ale zauważyłem, że czym bliżej jestem Pana i czym bardziej intymną mam z Nim relację, tym lepiej widzę w duchu. I widziałem te anioły krążące wokół tego projektora. Jeden z nich
Nagle się odłączył i spadł na grupkę ludzi. Trzech, czterech ludzi stojących razem. I wpadł prosto w nich. Nie mogłem dokładnie zobaczyć, na kogo z nich dokładnie. To był pierwszy raz, gdy widziałem, by anioł tak spadł na kogoś. I pomyślałem, super. Od razu mi się przypomniało to spotkanie z Kathleen Kuhlman i powiedziałem, właśnie teraz ktoś tam został uzdrowiony. Nie wiedziałem, która z tych osób to była dokładnie, ale jedna z tych kobiet wyskoczyła podekscytowana i powiedziała, że w tym momencie jej lewe oko, na które nie widziała od 10 lat, nagle przejrzało i doskonale widziała. To jest ekscytujące, chwała Panu. Byliśmy w Mała, w Brazylii i chwała Boża była nad całym tym miejscem, po prostu wypełniała je. Jeśli czytaliście kiedyś to miejsce w Biblii, gdzie kapłani nie mogli ustać na nogach z powodu obłoku chwały Pana, który wypełniał Dom Boży, to jest dokładnie opis tego, co tam się działo. Gdy zacząłem tam usługiwać i fala za falą Bożej chwały przepływała tam, ja już ledwo stałem na nogach, ale musiałem stać. I chciałem coś powiedzieć szybko do mojego tłumacza, więc odwracam się, a on leży na podłodze. Leżał na twarzy, na swoich okularach. Mikrofon gdzieś, nie wiadomo gdzie. I mówię, o nie. Pastor przybiegł, próbował nim poruszać, ale on całkowicie odleciał. Wziąłem drugiego kolesia, by mnie tłumaczył. On wszedł i mówię mu, poczekaj. Bóg wlewa jeszcze więcej swojej obecności. I jego obecność przyszła jeszcze silniej niż do tej pory. O nie, Boże. No nie wiem. Wiem, co robię. To znaczy, nie wiem, co mam robić. I pytam, Boże, co mam robić? Czy mam wzywać ludzi do uzdrowienia, do zbawienia? Co mam robić? A Bóg przemówił do mnie, nie rób nic. Patrz na to, co ja będę robił. I stanąłem i następna fala zawsze szła z tej strony przez całe pomieszczenie i uderzyła mnie. I nie mogłem już ustać. I lecę. Więc złapałem się pulpitu, moje stopy leżały na podium. Nie mogłem nimi zupełnie poruszyć. Nie mogłem się na nich wesprzeć. Stałem mniej więcej tak. Zacząłem się ześlizgiwać na podium. Pastor podbiegł do mnie i próbował mnie podnieść. I ja mówię, momencik, Boże, ja tu prowadzę spotkanie. Cóż, leżałem półtorej godziny. Ten pastor, który mi chciał pomóc, leżał obok. Odleciał. Z tyłu było 5 asystentów pastora. Zgadnijcie, gdzie leżeli. Bóg odłączył wtyczki od każdego z nas. Ode mnie, od tłumacza, pastora, jego asystentów, położył wszystkich. Dowiedzieliśmy się, że Bóg wie, jak poprowadzić spotkanie. Najtrudniejszą rzeczą, żeby się nauczyć, jest pozwolić Bogu robić to, co On chce robić. Wiecie, my mamy wiele pomysłów na to, jak Bóg chce działać i my to robimy, ale Bóg ma o wiele więcej rozmaitości. My nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, co Bóg zrobił tamtej nocy. Tam były przejawy Bożej chwały wszędzie, gdzie się nie spojrzeć. Jedni płakali, inni leżeli na podłodze. Różne rzeczy się działy w całym pomieszczeniu. Jakoś się pozbieraliśmy do autobusu i pojechaliśmy do hotelu. Na drugi dzień chcieliśmy się zorientować, co się stało poprzedniej nocy. I na spotkaniu pytam tych ludzi. Bóg was dotykał, my nie wiemy, co się działo. Chodźcie i opowiadajcie, co się działo. Oni przychodzili i składali świadectwa. Pierwszy gość miał 25 lat. On urodził się głuchy na lewe ucho. On powiedział, moje ucho odetkało się i słyszę doskonale.
Jedna kobieta przyszła i mówi, miałam tu dziurę po chorobie mięśni i w moim przedramieniu było wgłębienie po ubytku mięśnia. I mówi, i to nagle zaczęło się wypełniać i pokazała mięśnie i nową skórę w tym miejscu. Jedna kobieta przyszła i mówi, stałam tam z tyłu, miałam zamknięte oczy. I gdy je otworzyłam, zobaczyłam trzy anioły idące wprost na mnie i one podeszły do mnie i dotknęły moich oczu. I mówi, Bóg uzdrowił moje oczy, nie potrzebuję moich okularów już nigdy więcej. Widziała anioły, które dotknęły jej oczu. To jest super. Powiem wam jeszcze jedno. Jedna tancerka zespołu sługującego przyszła do mnie późnym wieczorem i powiedziała, pomódź się o mnie proszę, bo mam skoliozę kręgosłupa i to powoduje duże bóle. I jak Bóg czegoś nie zrobi, to za niedługo nie będę mogła tańczyć. Okej, pomodlę się, zacząłem się modlić, poprosiłem Boga, by przyniósł uzdrowienie dla niej i nagle, zaraz za nią zobaczyłem ogromnego anioła. Jak do niej podszedł, i wziął długi, duży miecz i przyłożył ostrze tutaj do górnego odcinka kręgosłupa i wbił go w nią właśnie tak. I było słychać ustawiające się, trzaskające kręgi. I po wszystkim anioł wyciągnął ten miecz. Boża moc była nad nią, ona upadła, światło już były pogaszone, było późno, nie mogłem wziąć taksówki, więc poszedłem na autobus i pojechałem do hotelu. Następnego dnia ona przyszła do mnie i była tak podekscytowana. Ja zostałam całkowicie uzdrowiona zeszłej nocy. Ból odszedł całkowicie, mój kręgosłup jest idealnie prosty. Mogę robić cokolwiek zechcę, jestem wolna od jakiejkolwiek dolegliwości. I mówi, a widziałeś tego anioła, który podszedł i wbił swój miecz w moje plecy? Widziała to samo, co ja. Alleluja. We could really have to hurry here. Well, now we were 15 minutes late getting started, right? Okay. In Revelation 22. Objawienie 22:8. Słuchajcie, mówimy dużo o aniołach, ale nie ma czegoś takiego jak czczenie czy uwielbianie aniołów. My nie czcimy aniołów. Pamiętajcie, to są duchy służebne posłane, by służyć nam, dostępującym zbawienia. Nie możemy czcić aniołów. To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Anioł do niego powiedział, baż byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon. My kłaniamy się Bogu. Anioł mu powiedział, nie czci mnie, ja jestem współsługą twoim, twoich braci i kogo? I tych, którzy strzegą słów tej księgi. Gdy my wykonujemy Bożą wolę, gdy wyjdziemy ze swojej strefy komfortu, gdy zaczynamy chodzić po wodzie, anioły Boże uwalniają tam swoją służbę dla nas. Wiecie, my tu mówimy wiele o służbie aniołów, ale wielu aniołów siedzi i się nudzi i kręci kciukami, bo nie mają co robić. Wielu z nich wręcz marzy o służbowym zleceniu. Boże, czy mogę iść i choć popatrzeć, jak ktoś coś robi? Wiecie, gdy idziesz i modlisz się o kogoś i bum, uwalniasz słowo wiedzy, prorocze słowo, wstawiasz się za kimś. Albo przez głębokie uwielbienie wchodzisz w najświętsze miejsce i Bożą obecność. I dary Ducha Świętego są przez ciebie uwalniane, to aktywuje anioły. One się aktywują przez to. I one wykonują to, co Bóg każe im zrobić w życiu ludzi. My nie czcimy aniołów. My wielbimy Boga. Ktoś z was zapyta, no tak, ale co z Duchem Świętym, bo ty mówisz tylko o aniołach. Przeczytaliśmy dziś w Psalmie 103, że aniołowie jego wykonują rozkazy Boga. One są właśnie posłuszne rozkazom Ducha Świętego.
I wszystko polega na tym, by współpracować z Duchem Świętym, by wiedzieć, co On chce, by one zrobiły. Ja nie mówię tu o tym, by bardziej honorować anioły niż Ducha Świętego. W ogóle nie o to chodzi. To jest przenoszenie dla nich poleceń Ducha Świętego. My nie rozkazujemy aniołom robić czegokolwiek. My prosimy Boga, by wysłał anioły, by przyniosły uzdrowienie, by uwolnił zastęp aniołów, by rozprawiły się z demonami i wywaliły je precz. My prosimy Boga, by uwolnił swoich aniołów. One są naszymi współsługami. Więc my tak naprawdę nie rozkazujemy im, by cokolwiek robiły. Wracając do Hebrajczyków rozdziału pierwszego. Kathy wspomniała, jak widzi anioły. Wiecie, ja kilka razy widziałem anioły tak, jak widzę teraz was, naturalnymi oczami. Ale to nie jest zbyt częste. Przeważnie widzę je jako coś przezroczystego. Tak, jakbym widział przez nie. To jest coś w rodzaju przezroczystej przestrzeni, poprzez którą widać to, co jest za nią. Widzę różne kolory, widzę, co one robią, co one trzymają, czasami widzę tylko ich część, czasami widzę tylko głowę czy plecy, skrzydła, tylko jakąś część ich ciała. Czasami widzę tylko przemieszczające się światło, przesuwające się światła i kolory. Widzę je w wielu różnych formach. Ponieważ ludzie zawsze pytają i oczekują, że zobaczą je w jakiś określony sposób. Nie, to duchowe oko widzi przestrzeń duchową. Hebrajczyków 1:7. O aniołach wprawdzie mówi. Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. To jest interesujące. Płomieniami ognia. Bóg aniołów swych czyni wichrami. Wiatrem, wichrami i ogniem, ciepłem, ogniem, ogniem, ogniem. Coś jak zeszłej nocy, prawda? Wichrami i ogniem. Niektórzy z was zostali dotknięci przez anioły, a nawet nie wiedzą. Czasami uwielbialiście, czy jakkolwiek byliście w Bożej obecności i nagle odczuwaliście, jakby ktoś dotknął waszego ramienia. Odwracaliście się, a tu nikogo nie ma. Miał ktoś tak? Uwielbialiście, a tu nagle przed wami poruszyło się powietrze, jakby był przeciąg, a wy otwieracie oczy, by sprawdzić, czy ktoś właśnie przeszedł przed wami, a tu nikogo nie ma. Albo czuliście ciepło w swoim ciele, w jakiejś części waszego ciała, bo On czyni sługi swoje wiatrem i ogniem, byś był dotykany przez swoich aniołów. Zaraz będę prosił Boga, by uwolnił swoich aniołów, by przyszły i was dotknęły. Możecie wtedy poczuć wiatr, ciepło lub dotyk. Pomodlę się krótko, by wasze oczy były otwarte na duchową przestrzeń. Poprosimy Boga, by uwolnił swoich aniołów uzdrowienia, by was dotknęły w tym czasie. Ok? Wstańcie. Chciałbym, żebyście się zrelaksowali i nastawili się na odbieranie. Po prostu przyjmowali, co Bóg ma dla was. Przyjmujcie wszystko, co ma dla was. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Ojcze, ja modlę się o udzielenie, o przekazanie namaszczenia do widzenia duchowej przestrzeni. Boże, proszę Cię, byś uwolnił teraz aniołów, by udzieliły tego teraz. Jak Elizeusz modlił się o swojego sługę Gehazi, Panie, otwórz ich oczy, by przejrzeli. W imieniu Jezusa. Panie, otwórz ich oczy, by widzieli ponadnaturalny, duchowy świat.
Więcej, Panie. Więcej, Panie. Więcej wizji, więcej snów, więcej objawień, niebiańskich spotkań. Jeśli odczuwasz, jakbyś opuszczał swoje ciało, idź za tym. Nie blokuj tego. Po prostu poddaj się w tym całkowicie Duchowi Świętemu. Poddaj się Duchowi. Oczy widzą. Oczy widzą. Panie, zrzuć łuski z oczu. Zrzuć zasłonę. Więcej, Panie. Możecie coś zacząć widzieć. Nie wiecie, co to jest. Albo nie ma to sensu dla was. Trudno na początku się w tym poruszać i cokolwiek zrozumieć. Po prostu proś Boga o to, by to rozjaśnił, by dał ci ostrość widzenia. Proś o więcej. Panie, oświeć oczy ducha w imieniu Jezusa. Dziękuję, Panie. Więcej, Panie. Poddaj się Duchowi Świętemu. Rób cokolwiek czujesz, poddaj się temu. Oddajemy Ci chwałę, Duchu Święty. Przyjdź, Panie Jezu. Oczy niech widzą. Ojcze, uwalniaj anioły, bo dotykały teraz ludzi. Zwróć uwagę na swoje zmysły. To bardzo ważne. Hebrajczyków rozdział 5 mówi, że przez ćwiczenie udoskonalamy nasze władze umysłu do rozróżniania dobra i zła. Ćwicz, by rozróżniać. Zmysły to nasze receptory, nasze anteny, duchowe anteny. Panie, uwalniaj anioły, by dotykały, by poczuli wiatr ciepły.